Te małe ziarenka to bardzo magiczne ziarenka. Ziarenka czekolady, które były od dawnych czasów uznawane za afrodyzjak, za ziarna szczęścia. Były też walutą handlową, która jest bardzo ważna z tego względu, że uzupełnia minerały i daje dużo radości. Dlatego też wymyślano czekolady, które się nie topią, żeby można nimi było obdarować na przykład żołnierzy, którzy jadą do Afganistanu, czekoladą, która nie topi się w 50 stopniach. Ale tutaj będzie nie taka czekolada, tylko jak najprawdziwsza czekolada w różnych odsłonach. Tutaj w Opolu na rynku, na kolejnym festiwalu czekolady, który już za chwilę się zaczyna. I co to będzie na tym festiwalu? Jakie czekolady będzie można pokosztować i jakie będą atrakcje? Bo zawsze ich tutaj nie brakuje. Jeśli chodzi o wybór czekolad, to będzie różnorodnie. Będą czekolady w tabliczkach, pralinki, rzeźby z czekolady, czekolada płynna. Też tutaj przewidujemy fontannę bezpłatną, w zasadzie dwie duże fontanny, białą i brązową, gorzką dla ludzi bezpłatnie. I przeróżne rodzaje, tak? I owocowe czekolady, i orzechowe. A warsztaty? Czy będą jak w ubiegłym roku jakieś warsztaty dla dzieci? Co się będzie działo poza tym, że oczywiście będzie można się najeść prawdziwej, fantastycznej czekolady? A tutaj to dziać się będzie bardzo dużo. Bez programu festiwal nie istnieje. Warsztaty dla dzieciaków i dorosłych, zrobienia czekolad od początku do końca, czekoladowych lizaków, pralin, malujemy mural czekoladowy, robimy dekoracje pierników, więc można powiedzieć, że takie czekoladowo-cukiernicze warsztaty, różnego rodzaju konkursy, gry, zabawy, aktywności sportowe, więc no, na pewno dzieciaki się tutaj nudzić u nas nie będą. Kiedy te warsztaty się rozpoczynają, kiedy ten festiwal startuje i do kiedy potrwa? Festiwal zaczyna się już w piątek najbliższy i potrwa cały weekend, więc każdy, jeśli nie jednego dnia, to drugiego będzie mógł skorzystać. Jest to też taka wyjątkowa możliwość spotkania się z producentami czekolady, dowiedzenia się czegoś więcej. Więc mamy tutaj taką rozrywkę połączoną z edukacją i to jest chyba siłą tego festiwalu, że nie robimy tylko po prostu zwykłej sprzedaży, bo przecież czekoladę można kupić wszędzie. Tutaj jest dobra zabawa, ale też solidny łyk wiedzy na temat historii czekolady, na temat tego właśnie, jak ona działa, jak jest nam potrzebna jesienią i zimą. Bo tak jak pani wspominała, jest ona doskonałym uzupełnieniem wszelkiego rodzaju mikroelementów, witamin, no i tych naturalnych, biochemicznych substancji, które sprawiają, że jesteśmy po prostu zrelaksowani i uśmiechnięci. To już kolejna taka edycja festiwalu czekolady, to znaczy, że poprzednia była no chyba udana. Czy to znaczy, że ta edycja też nie będzie ostatnią? Jakie są plany? No i co niezwykłego będzie w tym roku, czy coś nowego? Ubiegłoroczna edycja nas bardzo pozytywnie zaskoczyła, bo tutaj na opolskim rynku były prawdziwe tłumy. Okazuje się, że Opolanie kochają czekoladę, kochają słodkości i w tym roku na pewno atrakcji będzie jeszcze więcej. Wiemy, że zainteresowanie naszą imprezą jest bardzo duże i praktycznie wszyscy producenci czekolady w Polsce są zainteresowani, żeby tutaj do Opola przyjechać. Ale ten weekend będzie się w ogóle dużo działo. Co jeszcze będzie, bo te imprezy niektóre się nałożą, czyli ten najbliższy weekend zapowiada się bardzo dynamicznie. Rozpoczynamy 10 września miesiąc zdrowia psychicznego w Opolu i tutaj na opolskim rynku pojawi się terapiobus. Będzie można skorzystać z porad psychologów, terapeutów, którzy w niedzielę będą dyżurować dla wszystkich chętnych. Będzie można dowiedzieć się sporo o sobie, wziąć udział w warsztatach, w spotkaniach z psychologami. Terapia to nie wstyd. Zachęcamy wszystkich do tego, żeby tutaj na opolskim rynku razem z nami zainaugurować ten wyjątkowy miesiąc. To się bardzo dobrze składa, bo czekolada jest jednym chyba z najprzyjemniejszych elementów terapii, bo dzięki czekoladzie mamy więcej endorfin, jesteśmy szczęśliwsi. No a potem, co prawda, czasami mamy za dużo kilogramów, ale z tym sobie na pewno jakoś poradzimy. A póki co zapraszamy wszystkich Państwa już w najbliższy piątek na festiwal czekolady, żeby ta czekolada się nie roztopiła, bo pogoda ma dopisywać, więc nie zwlekajcie, tylko przyjdźcie już w piątek na festiwal czekolady.